Witam, witam Państwa serdecznie. Jesteśmy dzisiaj na Zaporze Pilchowickiej. Zapora Pilchowicka, która gdyby nie wytrzymała, to moi drodzy, Wlenia, Lwówka i tych miejscowości poniżej by nie było. Ale jesteśmy tu dzisiaj dlaczego? Proszę Państwa, bo mamy do czynienia z bardzo poważną sytuacją kryzysową, ponieważ do tego zbiornika za mną, moi drodzy, Pilchowickiego, poprzez różne jeszcze różne, moi drodzy, tamy przepływa woda z Bobru, z oczyszczalni miasta, niosąc 20 tysięcy metrów sześciennych ścieków, które płyną, moi drodzy, i będziemy mieli do czynienia z bombą epidemiologiczną, albo będziemy mieli do czynienia, moi drodzy, z katastrofą bardzo poważną w ekosystemie, w tym środowiskową szkodą. Kto za to jest odpowiedzialny? Moi drodzy, za to odpowiedzialny są włodarze miasta Jeleniej Góry, zarządzanie kryzysowe, brak przepływu informacji, a w szczególności prezes spółki wodnej, która nie zabezpieczyła w żaden sposób z włodarzami miasta oczyszczalni miasta Jelenia Góra, która została zalana, a dzisiaj mówią i płaczą publicznie, że mamy do czynienia, moi drodzy, z uszkodzeniem oczyszczalni, próbując wyłudzić około 20 milionów złotych z firmy ubezpieczeniowej za szkody. Za szkody. Moi drodzy, można byłoby powiedzieć tak, gdyby chociaż ułożyli jakie worki, jakiekolwiek by podjęli działania zmierzające do zabezpieczenia tej oczyszczalni, żebyśmy nie mieli klęski właśnie epidemiologicznej, środowiskowej, to można byłoby powiedzieć, że tak, odszkodowanie się należy. Ale czy odszkodowanie się należy w sytuacji, kiedy nie podjęli jakichkolwiek działań? Stąd też wielka prośba, żebyście to udostępniali i rozpowszechniali. Pan prezydent miasta Jeleniej Góry, występując o godzinie 12 w telewizji zachodnia, powiedział, że on nie będzie z tym panem rozmawiał, ze mną, czyli ze mną, na temat powodzi i skutków tej powodzi, w szczególności balu spółki Wodnik w Jeleniej Górze, działań pani Kuberki i tego wszystkiego, co się dzieje, ale podjęli działania. Dzwonią do mnie pracownicy Urzędu Miasta Jelenia Góra, którzy są zastraszani, moi drodzy, i wzywa się ich do tak zwanych podpisywania lojalek, zastraszania, że jak wyniosą jakiekolwiek informacje poza urząd, no widocznie się czegoś boją, no to będą zwolnienia dyscyplinarne. Moi drodzy Państwo, popatrzcie tutaj, to jest jedna z ważniejszych zapór. Tak naprawdę za Niemca chluba, można było powiedzieć, w tym rejonie. No, od kiedy zaczęli tutaj zarządzać, moi drodzy, włodarze pod banderą Rzeczpospolita Polska, no to tutaj wszystko wymarło, moi drodzy. Tutaj cały ekosystem jest zniszczony. Jezioro jest 10 metrów zamulone syfem. No i tutaj mamy do czynienia z bardzo poważnym problemem. Moi drodzy, przez najbliższe miesiące do Pilchowic będą ciekły ścieki. Zapewnienia spółki Wodnik w zakresie, no, że my ozonujemy ścieki, no to proszę Państwa, to jest jak leczenie syfa pudrem. Bo skoro na dzień dzisiejszy spółka Wodnik zapewnia, że samo ozonowanie jest wystarczające, to powstaje pytanie, panie prezydencie Łużniak, pani Kuberka, to po co nam oczyszczalnia za 100 milionów złotych? To wystarczyło kupić ozonator, który by spełniał wszystkie wymogi. To znaczy, że wydaliście pieniądze chyba niepotrzebnie. Czy to jest kłamstwo? Moi drodzy Państwo, na te pytania powinien odpowiedzieć prokurator, ale prokuratury rejonowej w Jeleniej Górze milczą w tej sprawie, boją się podjąć jakiekolwiek działania,
ponieważ pan prezydent umieszczał zdjęcia z panem Bodnarem, ministrem sprawiedliwości. Co robił Donald Tusk, będąc bezpośrednio po powodzi w spółce Wodnik, na terenie oczyszczalni, dziękując pracownikom za obronę? Powstaje pytanie, panie Donald Tusk, czy pan był na oczyszczalni miasta Jeleniej Góry z panem prezydentem Łużniakiem, z panią Kuberką, z dyrektorami? Dziękował pan za zorganizowanie balu pod nazwą Dziki Zachód w strojach kowbojskich pani Kuberce 13.09.2024, kiedy mieliśmy najwyższy stopień zagrożenia powodziowego? Czy dziękował pan za utopienie morza oczyszczalni, brak obrony tej oczyszczalni i wyrządzenie szkód, jakie mamy na dzień dzisiejszy, w wysokości plus minus około 20 milionów złotych? Czy znów wszyscy obywatele Rzeczpospolitej Polskiej muszą się składać po to, żebyście wy przekazali pieniądze na odremontowanie oczyszczalni, której w ogóle pana ludzie z Koalicji Obywatelskiej w żaden sposób nie obronili? Zadaję panu publiczne pytanie, panie Donald Tusk. Potrafił pan odwołać władzę Stronia Śląskiego. Potrafił pan odwołać władzę Lądka Zdroju. A cóż się za tym kryje, że pan nie potrafi swoich ludzi z Platformy Obywatelskiej, z Koalicji Obywatelskiej, Jerzego Łużniaka i całą resztę z panią Kuberką odwołać i pociągnąć do odpowiedzialności finansowej i karnej za niedopełnienie obowiązków służbowych, zaniechania i doprowadzenia do katastrofy ekologicznej, która będzie jedną z większych katastrof w tym rejonie? A dlaczego do dnia dzisiejszego poniżej tej tamy, a mamy tam, moi drodzy państwo, Nielestno, mamy tam, moi drodzy, spływy kajakowe, mamy tam, moi drodzy, Wleń po drodze i inne miejscowości, aż do Lwówka, Bolesławiec? Dlaczego do dnia dzisiejszego sanepidy poniżej tej tamy nie zaczęły już badać wody pitnej w studniach? Gdzie jest sanepid? Gdzie jest zarządzanie kryzysowe? Gdzie jest odpowiedzialność za zdrowie ludzkie? Artykuł 160 Kodeksu Karnego. Zagrożenie dla zdrowia i życia. Wiele jeszcze przepisów ustawy karnej, które dotykają bezpośrednio włodarzy miasta Jeleniej Góry. Czy spółka Wodnik powinna ponieść teraz wszystkie koszty związane, moi drodzy, z oczyszczeniem tego? Bo gdyby zabezpieczono, to do tej sytuacji mogłoby nie dojść. Jak można mówić, że nie udało nam się obronić oczyszczalni, skoro tej oczyszczalni w ogóle żeście nie bronili? Skoro nie podjęliście działań? Skoro o godzinie 10 był sztab kryzysowy, na którym były informacje o zrzutach wody z Bukówki i znaczącym podniesieniu się poziomu wody w Jeleniej Górze, w Łomnicy, w innych miejscowościach. Ludzie poszli pod wodę, potracili majątki. Dzisiaj pomocy nie ma. Czy Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej jest tylko i wyłącznie dla włodarzy, milionerów, lichwiarzy w tym kraju, a nie dla klasy robotniczej, która was utrzymuje, ludzi zwykłych, którzy pracują ciężko, żebyście wy mieli co przeżreć? Czy pan jest premierem Rzeczpospolitej Polskiej? Czy pan jest premierem, który będzie tuszował i nie wyciągnie konsekwencji wobec Jerzego Łużniaka, pani Kuberki i odpowiedzialnych? Jak można było zorganizować 13 o godzinie 17 bal, zamiast zająć się zabezpieczaniem oczyszczalni? Powstaje pytanie, panie premierze. Wszystkie imprezy w Jeleniej Górze zostały odwołane. Tylko nie impreza Wodnika. Mamy dokumenty wewnętrzne. Jakim prawem
zastraszani są pracownicy spółki Wodnik i Urzędu Miasta Jeleniej Góry pod zarządami Koalicji Obywatelskiej. Miały być zmiany na lepsze. A na co są zmiany? Na gorsze. Czy przyjmie pan odpowiedzialność za swoich ludzi, którzy pana oszukali, którzy opowiadali bezpośrednio po powodzi, jak to oni nie walczyli? Dziś mamy z jedną z większych katastrof ekologicznych poniżej oczyszczalni miasta Jeleniej Góry. Ale pan prezydent miasta Jeleniej Góry zapewnia, nie martwcie się mieszkańcy Jeleniej Góry, wam nic nie grozi, bo wy jesteście z ujęciami wody pitnej powyżej. Ale powstaje pytanie, co jest poniżej, a co jest powyżej Jeleniej Góry, Karpacz, Szklarska, która nas zalewa, oczyszczalnia w Marciecach niefunkcjonująca, gdzie trafiają ścieki z Podgórzyna, Miłkowa i wyższych punktów powyżej Jelenią Górą. Co piją mieszkańcy? Co piją ludzie? No nie to, co wy w Sejmie, politycy, za pieniądze klasy robotniczej wypijecie wodę z butelek szklanych. Proszę państwa, zobaczcie, tutaj są żołnierze, którzy też pracują. Tam są, rozmawiałem z nimi, zadałem pytania. Czy zostali poinformowani o tym, że czyszczą jezioro, do którego wpływa 20 tysięcy metrów sześciennych ścieków, zrobili wielkie oczy. Nikt ich nie poinformował. Nie mają żadnych odpowiednich ciuchów. Nie mają zabezpieczenia. Przecież, panie prezydencie, panie premierze, Donaldzie Tusk, gdzie jest dzisiaj Duda? Gdzie wy jesteście? Narażacie wojskowych na to, żeby oni mogli, nie wiem, popaść w jakieś choroby, czyszcząc to jezioro, sprzątając burdel po waszych ludziach? Nie jestem ani zwolennikiem PiSu, ani Platformy Obywatelskiej, ani żadnej partii politycznej. Jestem za tym, żeby zlikwidować wszystkie partie polityczne, zakazać mnie w Polsce. Bo wy potraficie, wszyscy politycy, żerować na pieniądzach klasy robotniczej. Ludzie mają tylko na was robić, harować i oddawać 60% zarobionych ciężko pieniędzy. Dlaczego nie płacimy 3% podatku obrotowego? Dlaczego korporacje mają prymat w Polsce? Dlaczego żeście zniszczyli ten kraj? Dlatego, że właśnie ta klasa robotnicza wam pozwoliła. Panie premierze Donaldzie Tusk, o ile jesteś premierem, oczekuję zdymisjonowania Jerzego Łużniaka. Oczekuję natychmiastowego zajęcia się przez prokuraturę, nie jeleniogórską, która jest z układu i będzie tuszowała te wszystkie nieprawidłowości, ale zabezpieczenia majątku Jerzego Łużniaka, zabezpieczenia majątku pani Kuberki, łącznie z majątkiem, który posiada w Hiszpanii, rozliczenia tych ludzi. Pokaż, że ty jesteś premierem, a nie figurantem. Pozdrawiam serdecznie i liczę, że będziecie to udostępniali i rozpowszechniali, a w szczególności dziękuję wszystkim, którzy bierzecie udział w puszczaniu tego. Dalej, niech to idzie, bo mamy do czynienia z poważnym problemem. Co z pomocą dla ludzi poniżej położonych? Co z pomocą dla ludzi, którzy nie mają nic? 2000 złotych? 2000 złotych? Byliście u nich? Idzie zima. Oni nie mają się czym ogrzać. Oni nie mają pieców. Oni nie mają nic. Co wy żeście pomogli? Gdzie jest dzisiaj Agencja Rezerw Materiałowych? Gdzie są sztaby kryzysowe? Co znajduje się w magazynach sztabów kryzysowych? Biedronka? Biedronka dysponuje, rozdysponowuje i rozdaje dary? Dary? Żywność, która zagraża według raportów Najwyższej Izby Kontroli zdrowiu i życiu obywateli tego kraju, właśnie tej klasy robotniczej, która na was haruje, przedsiębiorców, klasy średniej, którą tak bardzo niszczycie. Wy kontynuujecie politykę PiSu. PiS kontynuował waszą politykę pomiędzy 2015-2023. Wy dalej kontynuujecie politykę PiSu, a wcześniej PiS kontynuował politykę waszą od 2008-2016. Zajrzyjcie do raportów Najwyższej Izby Kontroli. Co znajduje się w magazynach sztabu kryzysowego?
Gdzie są pieniądze z Agencji Rezerw Materiałowych? Bezpieczeństwo energetyczne, paliwowe i żywnościowe, które ma gwarantować. Tylko gwarantuje co obywatelom? Obywatele są od zapierdalania, od pracowania, panie premierze, ledwo wiążąc koniec końcem, bo pozwoliliście na lichwę w tym kraju, bo między innymi takie, moi drodzy, śledzie uprawiają lichwę na klasie robotniczej, na ludziach, którzy ciężko pracują i żyją od 10 do 10. Taka jest rzeczywistość. Taka jest prawda. Tylko nikt nie miał odwagi tego powiedzieć. Tak, Kuźniak, nie masz odwagi usiąść do dyskusji publicznej. W związku z powyższym my zorganizujemy dyskusję publiczną z mieszkańcami, ze strażakami z OSP. Co żeście zrobili po powodzi? Lansowaliście się z Tuskiem, jeździliście? A dzisiaj co jest? Co jest dzisiaj? Ludzie zostali z problemem, idzie zima. Zdajecie sobie sprawę z tego? Byłem przed chwilą, moi drodzy, w miejscowości poniżej położonej. Depresja. Depresja. Gdzie są dzisiaj psychologowie na tych rejonach? Poniżej tej tamy. Kto i tym ludziom pomaga? W sytuacji, moi drodzy, kiedy oni byli bezpośrednimi poszkodowanymi właśnie działaniom tego państwa. Wstyd. Wstyd. Jeszcze raz wstyd. Pozdrawiam was serdecznie. Wielka prośba. Zgrywajcie, udostępniajcie, bo oni będą robili wszystko, żeby tego typu materiały były kasowane, niewygodne. Kiedyś może przejdzie to do historii. Pamiętajcie, największym wrogiem klasy robotniczej, ludzi zwykłych, pracujących, są politycy. Oni mają w dupie swoich wyborców, oni mają w dupie ludzi. Ważne, że ich koryta są napchane. Koryta pełne. Cóż, przykre, smutne, ale prawdziwe. Prawda musiała być wygarnięta. Jestem dumny z tego, że poszedłem na tą sesję rady. Pani Kolendo radna, wstyd, że pani potrafi tak pisać. Już żeście planowali z policją, ze strażą miejską, że nie dopuścicie Pustowskiego do wypowiedzi. A wiecie dlaczego? Bo baliście się usłyszeć prawdę. Bo wyszłoby na jaw wasze właśnie pijackie zabawy. Organizowanie pijackich imprez. O, ludzie klasy robotniczej. To właśnie ci ludzie muszą po was sprzątać ten burdel. Za przeproszenie. Dużo pracy, nie? Trzeba sprzątać ten bałagan teraz po tych nierobach. No co zrobić? Właśnie widzi pan, tak właśnie wszyscy mówimy, co zrobić, tak zmienić tą w ogóle sytuację i ten system w Polsce trzeba. Pozdrawiam serdecznie, udostępniajcie, jadę do domu, trzeba troszeczkę jeszcze się zająć maluchem. Prawda, nie lubicie prawdy, politycy nie lubicie, ale zapamiętajcie, wy nie jesteście naszymi panami. Wy jesteście naszymi pracownikami. To klasa robotnicza was utrzymuje. Wstyd. Wstyd. Wstyd dla włodarzy Jeleniej Góry. Czas najwyższy, moi drodzy, zmienić tę władzę. Cóż, to jest właśnie władza obsadzana z klucza politycznego. A nie, moi drodzy, fachowcy. No ale cóż, 8625, pani Kuberka. Czy pani sobie zdaje sprawę? I do jakiej bomby ekologicznej żeście doprowadzili? Jakie będą tego skutki? Nikt se chyba jeszcze nie zdaje sprawy z tego, co pokażą przyszłe miesiące. A skrajną nieodpowiedzialnością jest, że włodarze miasta Jeleniej Góry do dnia dzisiejszego nie zaapelowali do mieszkańców Jeleniej Góry, żeby nie korzystali z dużej ilości chemii. Ograniczali tą ilość chemii, którą spuszczają w sraczach. Kostki natychmiast wyrzucić ze sraczy. Spuszczacie to ludziom poniżej tamy pilchowickiej. Poniżej oczyszczalni. No ale wy niby pijecie zdrową wodę.
Pozdrawiam. Szkoda słów, naprawdę. Trzymajcie się, dużo zdrowia.